Hej, halo, czyli dzień dobry, witam bardzo serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku z Zobaz, czyli Zoo Battle Arena, coś tam, Battle Royale, nieważne, moi kochani, dzisiaj polujemy na lwa ponownie, ponieważ moi twórcy gry bardzo mnie lubią i dali mi kolejne gemy, więc jakby to bez zbędnego gadania, po prostu idziemy na sklep, wybieramy legendarną skrzynkę, oczywiście, chociaż mógłbym wziąć Gold Toolboxa, bo wtedy dostajemy, mamy szansę na bohatera, tak, Gold Crate'a po prostu, ale, a w sumie Emeralda se otwórzmy, bo czemu by nie, sprawdźmy, no jednak dostaliśmy do Piper, to nie, sobie otwórzmy, tak, liczę na to, że wyleci nam czym prędzej postać, tak, bo jednak te, no jednak te skrzynki kosztują troszeczkę, a dostajemy firebomby. Dobra, to jeszcze jedno, nie, dobra, zagrajmy sobie mecz. Ej, bo mi się gra od razu tak zaczęła, tak z buta, i ja nawet się nie spodziewałem tego. Dobra, pyk, tyk, tak, gramy kangurkiem, jak widzicie, gramy kangurkiem, kangurek jest super, nasz kolega ma łuk, a my tego łuku i tak nie będziemy mogli podnieść. To tak troszeczkę bym powiedział, nie trafiłem, o nie, najgorzej, no tak, ja nie podniosę tego łuku, nawet jak wypadnie łuk, to ja go nie podniosę, co z tego, ziomek ma shotguna, więc ja uciekam, musimy uciec jak najszybciej i, ej, w ogóle zaczynają się tutaj postacie, Camelon mnie zostawił totalnie. Ej, zaczyna się robić tu coraz trudniej, jednak, w sumie, w końcu coraz trudniej. Dobra, tam jest granat, tam rzucamy tego, bo chciałbym, zebrał mi to, kurde, dobra, pyk, pyk. Ty sobie umrzesz, tak? Umrzesz? Dobra, pyk, gdzieś tu, o, tutaj uciekłeś, ja tam rzucę granat. No i idealnie dosięgnął, no ja wiedziałem, że on tak zrobi, więc tutaj nie ma jakiegoś mega zaskoczonka. Nie ma jakiegoś zaskoczonka, tutaj trafiamy, tutaj, o nie, w co ja rzuciłem? Dobra, pyk, pyk, ja tutaj sobie ucieknę, tutaj tak wezmę, tutaj zrobię tak, tutaj go trafię, podlecę tutaj, o, było blisko, dobra, tu się podwycofam leciutko, ty ziomek, dobra, ale on już powinien być tak naprawdę martwy i pyk, dobra, no i dziękuję, udało się, rozsypał się mój kangurek, ty ziomek, o nie, to było moje, to, no nie, no i zużył to najgorzej, to było moje, to naprawdę było moje. Camelon jest naprawdę wredną postacią, jeśli chodzi o to. W ogóle mam brązowe itemy tylko i to jest słabo, bym powiedział, naprawdę, o Jezu, o jeny, o rajuszku, co tu się stanęło się, dobra, ja się schowam tutaj. Ja zrobię się beczką, ja jestem tylko beczką, nic nieznaczącą beczką. Standardowa moja taktyka patrzcie, dobra, rzucimy tamto, mamy tu to. Nie wiem w którą stronę, dobra, tam powinienem może rzucać. Tutaj wlecimy, tutaj tak, o, tu jest złoty ten w ogóle, złoty granat, ja chętnie go sobie wezmę. Tutaj sobie tak strzelimy, tutaj tak zrobimy. Ej, no ja bardzo czuję się squishy, ja mam mało HP dosyć. W sumie, dobra, tam rzućmy to. Rzućmy tam, zaraz tam oczywiście, o jeny, dorzucamy Nejda tutaj, ziomek ucieka, dobra. Ziomek ucieka, my tam dorzucamy Nejda, dobra, tam jest ziomek, tam ma legendarnego Nejda w ogóle. Rzucamy to, tutaj tak, tak, w ten sposób. Nie mogę się uleczyć, więc prawdopodobnie właśnie umrę, a nie, ty, może jednak nie umrę. I dobra, pyk, nie, jednak się nie udało, ale jest tu apteczka, tam rzucam sobie Nejda, bo tam to jest, na pewno ty mi dasz apteczkę. Zbieramy złotego shotguna i tam jest na pewno ziomek, ja to wiem, że on tam jest, dlatego mogę go zarzucać i to jest plan taki, że ja będę w niego rzucał Nejdami. Dokładnie tak i wygrałem, nice, ale było ciężko. Ale otwieramy sobie kolejną skrzynkę i liczymy na bohatera. Będę próbował właśnie lecieć w te emeraldowe skrzynki jednak, bo będziemy mieli szansę na tego, chociaż chyba nie najlepiej nam to wychodzi. O, teraz będzie postać, na pewno będzie postać. Tak, dokładnie, mamy lwa, mamy Duke'a, witam cię serdecznie, a teraz bądźmy dla niego kilka punktów. Pierwsza skrzynka na punkty, druga skrzynka na punkty, w sumie otwórzmy te, które mam obecnie.
Open now, bo dlaczego by nie? No mamy buty, coś tam, ja bym chciał bardzo dostać rzeczy. Aha, dobra, to są toolboxy, to ja stąd dostanę. Dobra, tu mamy do Nixa, Nika, ale ja bym chciał bardzo do naszego lwa. No otwórzmy sobie jeszcze jedną taką skrzyneczkę, bo czemu by nie? No, dostaliśmy do kameleona. Nie powiedziałbym, że to najlepiej rokuje. No nie, dobra, to może, no nie wiem co robić. Otwórzmy sobie piggy banka. W sensie będziemy stratni 3000 gemów, ale dostaniemy pieniędzy trochę. I może, ojen, a liczyłem jednak na to, bo już wydaliśmy naprawdę dużo gemów. Jakby wartość mieliśmy 38 tysięcy na początku, więc... wow, bardzo dużo. A postać nie wylewelowana, no trudno. No to po prostu zagrajmy sobie pierwszy mecz bez niczego, standardowo. Dobra, widzę, że możemy mieć granaty, super. Ciekawi mnie to, ojen, dobra, jest bardzo ten... my mamy takiego stuna, to jest fajne. To mi się już podoba, że my mamy stuna. Więc super, dobra, tam... prawdopodobnie będzie robiono... wiecie jakie... zrobiliśmy takiego dasha, bym powiedział. Dobra, to jest taki stunik. I strzelamy jak z karabinku. Ciekawe, dobra. On chyba szybciej podniesie to, tą broń. Nie. Okej, wow, dobra, było blisko, bardzo blisko. Oj, umarłem. No i spróbujmy kolejną gierkę. Całkiem ciekawie działa ten lew. Nie powiem, bardzo mi się podoba jakby jego nastawienie. Bo patrzcie, ja robię tak. Ziomek dostaje stuna. No i ziomek tak naprawdę nie wie, co się z nim dzieje. Zwłaszcza ta panda nie wie totalnie, co się z nim dzieje, więc no. Dobra, muszę pamiętać, że mój ten... dostałem obrażenia i zabiłem, ale no, to swoją drogą. W sensie muszę pamiętać, że ja mam tego stuna. Ten stun jest naprawdę kozacki i odpowiednie używanie go jest w cenie, bym powiedział. Nikt nie zrobił jeszcze legendarnego ziomeczka. Granaty mogłyby dalej lecieć, nie powiem. Ale dobra, nieźle, bo kurde, jednak jest to całkiem... no legitna opcja, no dobra, teraz tak, bo tu są dwie skrzynki, nie pasują mi te dwie skrzynki, totalnie mi nie pasują te dwie skrzynki, ale jednak powinny mi pasować. Bo tutaj ktoś bardzo zrobił to, tego kolesia. Okej, dobra, jednak, jednak się nie chcę z tobą bić, ja jednak sobie daruję. Dobra, tak, i ty ciebie strzelę, no nie udało mi się, ale bierzemy złotego granata, złoty granat, dobra, musimy iść na dół. No jednak bez umiejętności ciężko się gra, to trzeba przyznać, ja wiem o tym, więc nie mogę się doczekać, aż jakieś punkty dostanę, ale i tak bardzo fajnie byłoby cię zabić, ziomek, co prawda mi to nic nie dam, że ja ciebie zabiję, ale, okej, dobra, tu, ojojojojoj, ale patrzcie, jesteśmy troszeczkę szybsi i mam wrażenie, jakby to działało troszeczkę na zasadzie adrenaliny. Okej, ty mnie tam strzeliłeś, ja sobie to wezmę. Tutaj tak robimy, super, dobra, bardzo dobrze pomogłem. Ja mogę się tu wycofać, zaczyna się robić tu coraz bardziej niebezpiecznie, więc my po prostu wycofajmy się, idźmy w dół jakby tutaj bez większych tutaj komplikacji. Dobra, przecież mogę wyjść tędy, no tak, przecież się zapomniałem, że tu jest takie wejście, tylko czy ja bym chciał tu poczekać na kogoś, wydaje mi się, że ktoś mógłby tu iść, ale może jednak nie, dobra, pyk i tutaj robimy tak, o nie, dobra, było blisko, było bardzo, bardzo blisko. Teraz ziomek tu powinien na mnie czekać, ale nie czekał, więc spoko i ty, pyk, dobra, jest, pyk, nie trafiłem ze shotguna, no co tu się dzieje, no kurde, dobra, dawaj, kameleonie, pomóż mi tutaj zabić, czy coś, w sensie, no wiecie o co chodzi. Dobra, tutaj jest tak, tutaj się bardzo dużo dzieje, za dużo bym powiedział, że się tu dzieje. Okej, tutaj jest, jest kozak, ja tutaj robię w ten oto sposób. Dobra, tutaj oczywiście rzucamy stuna, zabijamy tutaj prawdopodobnie. Oj, dobra, pyk, żeby on tylko ode mnie odszedł. Pyk, tak, rzucamy sobie, stuna, ale ze stunem nie udało mi się nic zrobić.
Dobra, teraz jest to taktyczne chowanie się, bardzo taktyczne chowanie się. Dobra, ja tutaj użyję tak, super, użyję apteczki przede wszystkim. Zrobię tak, o nie, to było bardzo, bardzo niebezpieczne. Tutaj używamy, tak, ej, robi się bardzo, bardzo ostro tutaj i... Dobra, ja mam lepszy łuk, ja tutaj robię tak, o w ten oto sposób. I używam ulta, tak jest, i to, i chyba nic nie zrobię z typkiem, no i niestety nie wygrałem, ale jak bez itemów prawie wygrałem. To całkiem nieźle. Ej, słuchajcie, co się stało? I ja nie mogę totalnie nic zrobić, a restartowałem grę, co najlepsze. Restartowałem grę, totalnie nie mogę w nic kliknąć, więc w tym momencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, łapał górę, komentarz mile widziany, sprawdźcie poprzednie filmy, no i film na blogowym kanale, bo tam też są fajne rzeczy, tam więcej mnie jest, takiego mnie niż mnie tutaj mnie, tak. Tak, sensownie, no nie? No, więc trzymajcie się do kolejnych filmów, no i cześć!